Witam serdecznie z tej strony Bimbaj. Witam wszystkich. Witam młodszych, starszych i tych, co nie wiedzą, ile mają lat. Zaczynamy. Pierwszy taki tekst, który zrobiłem, mówię, nie było tych 20 polubień w poprzednim filmu poniedziałkowym, także mówię, no zagrajmy psychologicznie tutaj. Zobaczymy, kto jest tutaj na kanale po prostu dla kutasów, a kto jest na tym kanale dla piłkarzy, dla e-futbol. Dla większych korzyści. Także zobaczymy. Teraz dałem miniaturkę testową. To nie będzie jeszcze akurat recenzja filmowa, ale zobaczymy, jak wzrosną wyświetlenia. Bo na bank wzrosną, kurwa, nie ma takiej opcji, nie? O, kutasy wchodzę. Tak jest, niestety, tak to działa. Także powoli będziemy przechodzić w inny format, a wy porównacie sobie wyświetlenia, czy psycholog Bimbaj czasem nie ma racji. I zobaczycie. Dobrze, zaczynamy. Mamy czwartek. Lecimy z tematem. Na początek ustawienie. Nie wiem, czy działa. Coś się zacięło. Kółko. E-football. Bardzo dobrze. O, live update in progress. Dobrze. Żeby to jeszcze działało. Dobra, to mój skład na razie. Znowu ten pies mi szczeka tam. Szołta, no, panowie, będzie się działo. Chwileczkę, muszę wyjść po pieska, bo mi szczeka tutaj. A ja nagrywam profesjonalny materiał. To nie jest tak, że nieprofesjonalny materiał i nagle powiem do psa, nagrywam profesjonalny materiał, a on przestanie szczekać. Nie, to tak nie działa, bo pies nie rozumie. Zaraz wrócę. Jesteśmy już z powrotem, pieski są w domu. Także witam ponownie, lecimy z tym showtime. To jest play video, może odpalimy. Niech wszyscy wiedzą, jaki to jest showtime. Niech wszyscy wiedzą, proszę bardzo. Jest Mateusz Messi. Dobrze. Akurat nie moi gracze, nie w moim stylu gracze. 600 milionów pobrań, celebracja maksymalna. This is showtime. Akurat idealnie pasuje ta moja miniaturka do showtime'u, nie? Idealnie, dwóch facetów całujących się. Pięknie. Phenomenal finishing? No ten koleś mi się podoba. Dobrze. To wszystko idzie w dobrym kierunku. Konami dba o nas jak nigdy. Neymar. Nie wiem, czy zagra. No, pięknie to robi. Messi. No nie ma miejsca u ciebie w moim zespole. No, ale gdzie indziej na pewno się przydasz. Pięknie chłopaki grają, pięknie. E-Football 2023. Piwa się chowa. To jest showtime, panowie. Lecimy z koksem. Oczywiście, jakieś paczuszki, pieniążki niepotrzebnie. O, Neymar, dostałem Neymara. Tutaj przepraszają, że zmarł Giancarlo. No i tutaj wszystko będzie się zgadzać. Fundusze na dzisiaj 1300 końców ponad. Dobrze. Dołączył do mojego zespołu? Kurwa, ja pierdolę. On myśli, że tak sobie można dołączyć, kurwa, gdzie ty jesteś? Co ty, kurwa? A testy medyczne? A testy wiedzy psychologicznej? Kurwa, no tak nie może być. No, co ty tu masz? Najbardziej mnie to wkurza, że jak człowiek ma już osiągnięcia z drużyną, to nagle wszystkie gwiazdy, kurwa, ja chcę u ciebie grać. Nie będziesz grał. Wypad. Dobrze, pogonili Hama.
Lecimy dalej z tutaj z paczuszkami. Nie lubię, jak mi się to świetla do zespołu. Bez pytania. Tutaj jakieś eventy zajebiste. O, National Team, 600 milionów. Dobrze, co tu trzeba? Coś tam trzeba, no, wiecie o co chodzi. 30. Ty, ale tych punktów jest, kurwa, nieskończenie wiele. Ja pierdolę, ktoś będzie grał? No nie ja. Tutaj też. Treningi. Jak się komuś chce, to trzeba lubić. No i co jeszcze? No i legenda. Sama legenda. Też treningi. Ale ludzie będą grali, U mnie liczy się tylko liga. Rozgrywki na najwyższym poziomie, także takie rzeczy pomijamy. Jeszcze tutaj widziałem, że coś doszło chyba. Mogło tutaj coś dojść. Mamy! Ashley Cole, oczywiście, niech pierdala tylko liście. Streamer żartował, oczywiście Andy Cole, legenda Manchester United. On na pewno mimo niskiego wzrostu ma główkowanie. Proszę Państwa. I ten koleś będzie niebrany, bo nie ma funduszy. Ale ogólnie może być zajebisty partner dla Targetmana w ataku. Super sprawa. Montage pass, super klepka idzie, już widzę, czeko. Dobrze. Tego wam polecę. Słabsza noga, hi. Dobrze. Główkowanie 8-1 na wzrost 1,75 m. Jumping 8-3, no super chłopak będzie, tylko mnie nie stać. No za zero nie przejdzie, dobrze. Tutaj coś? Nie, tutaj nic. Tu może jakiś doszło, widzę, coś tu Neymar się pojawił. O, tu jakieś dostanę zadania, dobra. Patrzcie, 20, 30. Ależ tego jest. Ja nie nadążam już z konami. Ale tak szczerze, kurwa, nie? Żeby nie było. Od jakiegoś czasu się ruszyło, nie ma co się pierdolić, ale się ruszyło i to zajebiście, te karty wyglądają, to wszystko, kurwa, mnie się podoba. Tam nie ma co pierdolić na konami. Dopóki pieniądze mi wysyłają, nie powiem złego słowa, dobrze, lecimy dalej. I tutaj nawet, co to jest? Nie paczuszki. Tutaj paczuszki, dobrze. Zaczynamy najpierw od prawej strony, czyli to było. A to było? A to nie było chyba. To też nie było? No to nie wiem. Nie, to było, bo ciągłem tutaj. Co to? Coś tu ciągłem. 11 tygodni. Bardzo dużo paczuszek dali. Bardzo dużo. Mnie się podoba, kurwa. Jebiemy pieniążki. Szkoda, że tylko 1300 mam. Bo akurat nowych sponsorów się nie pojawiło. Żaden nie doszedł. Wszyscy mają lekko wyjebane. Dobrze. Deluxe, kurwa, idealnie do mojego zespołu. Lux zespół, lux chłopaki. Javi Galan. No nie, to on jest niegotowy na grę na lewej obronie. Jeszcze nie teraz. Może troszkę. Nie jest zły. Ale to nie jest top. Ale jakby wpadł, na pewno bym go nie wyrzucił. No chyba, że Neymar by wpadł z tej paczki, którego pewnie Neymar tu nie ma, to go bym wyrzucił. Ale tego bym nie wyrzucił. Dobrze. Bryce Mendes. Prawy pomocnik, środkowy pomocnik. Ostatni rezerwowy. Także zostaje ostatni rezerwowy. En-Nesyri. Jeden z rzadkich zawodników, wam powiem, który ma inny playstyle jak Targetman i jednocześnie ma główkowanie i specjalizację w powietrzu. Dobrze się składa. Główkowanie 80, jumping 85, goal poacher, 1,89 m. Super zawodnik będzie. Jak go wylosuje, będzie grał. Także już wiemy, którą paczuszkę będziemy losować. Carvajal. No,
Tak, ta sama sytuacja, podobna jak z tym pierwszym obrońcą. Nic takiego specjalnego. Emil Cavani. Decent oczywiście. 31 leveli do góry aż. No, 31 leveli do góry. Cavani go miałem. Bardzo byłem z niego zadowolony. Tego też wam polecę. Cavani super, super Cavani. Fekir. Na Kleszota ma. Zobacz, jakieś tam podania. Troszkę teraz zmieniłem playstyle. Znaczy nie zmieniłem playstyle, ustawienie. I gram czterema w sumie obrońcami. Przed nimi Casemiro. A przed Casemiro jakiś defensywny. Albo czasem CMF. Taki defensywny. I chyba tutaj nie widzę miejsca dla Fekira. Musiałem w zespole. Na Lukoś na pewno. Jimenez. Tego obrońcę wam polecę. Ma blokera. Ma heading. Także jest naprawdę ok. Tego wam polecę. Solidny zawodnik. Modyś, no kurwa, to nie ma pytań. Wchodzi na prawego CMF-a albo MF-a i robi rzeźnie, nie? Troszkę szkoda, że nie ma pinpoint crossing, ale ma za to interception. W dodatku kiedyś środkowi pomocnicy mają interception. Także Modrysia wam polecę. Nie ma dyskusji. Unai Simon, bramkarz to nie. No i De Jong, Franki właśnie jest tym zawodnikiem, który może zagrać tak przed tym właśnie Casemiro, co mówiłem. Na DMF-ie, takim na CMF-ie, takim defensywnym. Bardzo fajny zawodnik. No i swoją drogą na środku obrony też może grać. Czasem gdzieś tam w Barcelonie wystąpił. Ale tutaj raczej nie polecam na środek obrony. Ale taki drugi DMF. Pau Torres. Ten też jest dobry obrońca. To jest fajna paczuszka. A z fajnych paczuszek... Nie, muszę wiedzieć, czy coś bym chciał na 100%. Bo już tu fundusze mam ograniczone. Na 100% kogo ja chciałbym tutaj mieć? No na pewno tego. En-Nesyri. Ten nie. Cavani też by wszedł. Dobra. Jimenez też może być. Fekir nie. Modric też może być. Pau Torres też. De Jong w sumie też może być. Dobra, no to losujemy. Losujemy. Zabraknie mi tych strzałów. Dobra, losujemy. Pięknie, super traf. En-Nesyri? Tak myślałem, akurat nie mam treningów, bardzo dobrze. Mamy jeden trening, super traf, super. Dobra, przyspieszamy, nie ma czasu. Cavani, no i Cavani jest, no jest jeden zespół, jest jeden tutaj chociaż. Ale 31 leveli do góry aż ma, bardzo dobrze. Jestem zadowolony. Jeszcze tutaj wylosujemy sobie na szybkiego. No, pięknie, Galan. No szkoda by mi było troszkę chyba rozwijać. No nie jest taki zły, naprawdę jest ok, ale... Na lewą stronę. Ale mi chyba bardziej szkoda treningów jest, żeby go rozwinąć i sprawdzić. Bo to nie jest ten zawodnik, który po prostu... wbiłby mi się w zespół. Ale zostawiamy go. Ty, a tu nie mam trzech strzałów? Aha. Czyli tutaj mogę losować wszystkich. Dobrze, wziąłem tych najmniejszych akurat. Dobrze, bardzo dobrze. Miały być trzy strzały. Są trzy strzały. Dobrze. A można ciągnąć. Można ciągnąć do oporu. Dobrze. No niech będzie. Italian Deluxe. Od razu. Szurs!
Na kleszota, zobacz. Obrońca ma z nakleszotem. Blocker, heading. No dobrze wygląda, ale to nie jest taki top topów. No niestety. Atrybuty nie dojadą. Nie dojadą atrybuty. Ale taki zostałby w zespole. Zostałby w zespole. Fratesi. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Chuj, ty znany Bobrze. No nie, tego nie bierzemy. Nasz chłopak, Nikola Zaleski. No, pan Nikola, jeszcze muszę troszkę potrenować chyba. Chyba tak. Box to box. Box to box, który może grać na AMF-ie. No, ale panie Nikola, nie w moim zespole. No niestety, 20 lat nie powoduje to, że możesz zagrać to o tak sobie w zespole potężnym. Nie, nie, to jeszcze treningi, treningi, treningi. Vicario. Bramkarz, dobra. Zatagni. Zakani. Zahachodni, kurwa, nie wiadomo jak to czytać, nie? No to też nie w moim stylu zawodnik, także też go nie... Tak, jakoś średnio. Zobaczcie na tą minę na zdjęciu, od razu wiadomo, że... Gdzie jestem, kurwa? Nie, 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 nie nadaje się. Di Maria, no to tego wam polecę od razu. Od razu wam polecę. Super lux zawodnik. Lewy AMF albo lewy CMF, nawet ten lewy pomocnik. Di Maria zajebisty. Wydaje mi się, że on bardzo często jest niedoceniany w prawdziwym futbolu. Polecę go wam bardzo. Di Maria zajebisty, pamiętajcie. Ktoś się zapyta kiedyś, ty co mi mówił o Di Marii? Zajebisty. O, dobrze. Milankowicz. Solidny obrońca. Widać, że będzie solidnym obrońcą. 1,95 m wzrostu. O kurwa. I koń. Dobrze, dobrze. Tego bym widział w zespole. Przytuliłby. Nie jest top topów, ale solidność. Solidność. No, Piotrek. Piotka weźmiemy w ciemno na tą moją nową pozycję. Przed Casemiro. Też może się nadać. No troszkę mi brakuje weighted pass. Ale dobrze, nie ma co narzekać. Zapata, o kurde, ten jest mocny materiał. 1,89 m wzrostu. Główkowanie. I partner dla targetmana. Nie target. Jest sam targetmanem, także to on może zagrać targetmanie, ale szkoda, że nie ma tej właśnie specjalizacji do gry w powietrzu. Ale mimo wszystko trzeba było go wypróbować. Znaczy przede wszystkim trzeba było sprawdzić, jak on sobie radzi na ziemi. Bo w powietrzu Kohler też nie ma do gry specjalizacji do gry w powietrzu. Czasem coś odpierdoli, kurwa, że przegra pojedynek z Dawidcem albo coś. I ten też może mieć to samo, ale... No ale ten może być lepszy na ziemi po prostu od Kohlera. A Kohler jest dobry, tylko że to gry w powietrzu. Także ten też jest warty uwagi. Physical contact 8-7. Kurwa, jak on kogoś pierdolnie. Dobrze. Dumfries. Prawy. Taki dosyć zamykający akcję, wchodzący w pole karne, ale to nie jest typ pomocnika, znaczy obrońcy bocznego, którym grał. No to musi być ping-pong crossing, no. Musi być. No i Theo Hernandez. Tego kolesia wam, kurwa, nie polecę. Szybki jest, bardzo szybki. Kilka razy u mnie grał, ale taki, kurwa, no. No nie idzie mi dobrze nim jakoś. Wszystko ma niby. Ale to... nie wiem. Mam wrażenie, że on nie lubi kolegów z drużyny i pali papierosy w szatni. Także tego wam nie polecę. Mimo to, że wygląda zajebiście, to ty pierdolisz grubasie. Tak może wyglądać, ale jak go testowałem, musiał opuścić zgrupowanie. Dobrze. Przylosujemy stąd. No, Zieliński, Zapata. Milenkowicz też byłeś? Też byłeś, dobrze. Di Maria przede wszystkim. No i to wszystko, ale my stąd nie losujemy. Mimo to, że można losować 11. Przechodzimy do tutaj English Deluxe. Dobrze. Estupinan.
Lewy obrońca. Badiaszile. Nie, nie, to jest za mało. To jest za mało. Castagne. Kurwa, co to za paczka? Liga angielska to jakieś szmaciaki pokazują. Co się dzieje, panowie? Tu skrzydłowy jakiś. No to skrzydłowy mi nie gram. No jest to onej. Tego wam polecę, od razu wam polecę, bo jako jedyny chyba najniższy zawodnik, który ma specjalizację do gry głową i jednocześnie do gry w powietrzu, tak? Tak, Bimba się nie myli. Także tego kolesia wam polecę. Można go targać. Do gry z targetmanem. Bardzo fajnie wygląda. Bardzo fajnie wygląda. Tego wam polecę. San Maximin. Ale jaki szybki. O kurde. To już oceniałem go? Chyba tak, bo skrzydłem nie gram. Dobra. João Palinha. João Palinha. Obrońca. Ło, panie. Nie będzie to obrońca taki... Znaczy, defensywny pomocnik. Poczekaj. Poczekaj, no to jak defensywny pomocnik... Nie jest taki top topów. Ale nie wygląda źle, nie wygląda źle. Też jest fajny. Dobrze. Jeszcze raz zerknę, bo podoba mi się. Dobrze, dobrze. No dobry, dobry. Sancho, nim na pewno nie gram. Także to skrzydło, chociaż... Nie, nie. Kulusewski to też skrzydłowy. Ale ten chociaż potrafi zagrać trójkątem klepkę. I na środku może zagrać pomocy. No, Martinez. Ten koleś jest dobry. Kurwa, pokazał kutasa. No nie, dobra, dobra. Podoba mi się, nie podoba, nie wiem. Saliba. No, dobry obrońca. Bardzo dobry. Do tego nie mam zastrzeżeń. Solidny obrońca. Nie jest top topów, ale solidny. Grałby w moim zespole. De Bruyne oczywiście polecam. Jeden z lepszych pomocników na MF-ie, na CMF-ie. Kurwa, zajebisty, no. Ale ja tą paczuszkę nie będę losował, bo De Bruyne mam, Saliby nie mam, ale generalnie profitów z niej w sumie nie mam dużo. Także to będą takie strzały w powietrze. No i przechodzimy. Co tu jest? No, to już było. Jest 11 tygodnia. 11 tygodnia, panowie. Lecimy. Mofi. Physical Contact 90. O kurwa. Mocny materiał. Szybki. No ale to nie to, to nie to. Bo to już on jest wytrenowany. Troszkę mało. Diego Volpi. To goalkeeper. Gabri Veiga. O chuj wie kto. Kandreva. Ten kiedyś mi grał na prawie pomocy. Szybkości mu trochę brakowało. Pan Monakaszota. Może na MF-ie? Na AMF-ie może? No to też taki, nie jest taki wybitny jakiś zawodnik. No nie, nie. I to. Na prawą pomoc, przyspieszenie 92. Mógłby tam sobie hasać, ale ja chyba na razie prawymi pomocnikami nie gram. Junior Firpo. Speed 90. No, nagle shot. No, ten fajnie wygląda koleś. Ten bardzo fajnie wygląda. Na lewą obronę w sumie też bym mógł zagrać. Na lewego pomocnika. No to tego w sumie chciałbym mieć. Tego w sumie chciałbym mieć. Bardzo dobrze wygląda. Dobrze, jest jakiś pierwszy traf. Firpo. O, to, panie i panowie. Przed wami najlepszy obrońca na świecie. Defensywny pomocnik.
Najlepszy na świecie. Nie ma lepszego w tej grze pomocnika. Nie ma. Nie ma, nie istnieją. Vieira nie, Dawid nie. Seydor, Rijkaard nie. Casemiro. Casemiro! Mój ulubiony zawodnik w grze, także już to wiecie. Polecam go całkowicie. To jest kurwa luk zawodnik. Jak przechodzi z jednego zespołu do drugiego, to powoduje, że ten drugi zespół automatycznie bdzie się w górę. To nie jest takie hop-siup, kurwa. Tu nie ma żartów. Nie ma miejsca na takie... tutaj jakieś... małostki. Dobrze, dobrze. Messi. Szacunek dla piłkarza. No ale niestety, no. W moim zespole by nie zagrał. Chociaż jest wybitny. Wybitny jest. Ale ja preferuję... Ja rządzę zespół twardą ręką. To nie jest tak, że ja mógłbym mu rozkazywać. To jest Messi, nie? On mógł do mnie powiedzieć, co ty kurwa pierdolisz, zamknij ryja, nie? Kim ty jesteś, nie frajerze? No, także wiecie, to jest Messi. Szanować należy. Ale przyspieszenie 8.6? A speed 6.9. Podoba mi się ten speed 6.9. Kurwa, zasługuje na to, żeby być w moim zespole. Foden. Tego mogę wam polecić też chyba. Tak mi się wydaje. Na prawego AMF-a albo prawego CMF-a. Bardzo dobrze wygląda. No i jest tych zawodników. Casemiro, Foden. A Romero... oceniałem? Chyba oceniałem. Nie, albo nie oceniałem. Solidny obrońca, zajebisty. Firpo też. Firpo, Romero. Romero, Casemiro, Foden. Vega? Vega coś mówiłem? No, że zajebisty. Dobrze, dobrze. No i paczuszki losujemy sobie, bo mnie interesuje ten koleś jeden. Tu mam trzy strzały? Nie, poczekajcie. Tutaj mogę... Za 900 mam 10 strzałów. Tu zrobimy, bo tu widzę, że Kane jest, Haaland jest. To zawodnicy, którzy mnie interesują. Boże, ten Kane i ten Haaland. Ten Osimhen też wiem, że jest dobry. Wiem, że jest dobry, bo nieraz mi strzelał bramki z główki. Dobra, tutaj jeden, a później sobie sypniemy tam poczuszkę. Proszę bardzo. Skąd on mi się tu kurwa? Przecież ja go nawet nie oceniałem do chuja. Przecież nawet na liście go nie było. Kurwa, co ja losowałem? Ja pierdolę. On był? Kurwa, już wypierdolę. Co się dzieje? Co się tutaj stało? Przecież go na liście nie było. Pokaż. Albo był? Już sam nie wiem, czy go oceniałem. No jest, przyspieszenie, by wszystko było. Może go zachowam? Kurwa, dobrze wygląda trochę. Albo dobra, nie zachowam go, bo już go wyrzuciłem. Dobra. Lecimy dalej, lecimy po te tutaj paczuszki, tą solidną. Phenomenal finishing. Już wiem, panowie, że wszyscy będą targać do oporu, ale nie tutaj, w tym zespole mam ograniczone fundusze. I nie wszystko złoto, co się świeci. Osimhen. No, no. O Jezus. Taki troszkę, można powiedzieć, Drogba troszkę. Mniejszy. No, ale dobrze wygląda. Bardzo dobrze wygląda. Ty, co to tam za statystyka? Phenomenal finishing. Kurwa, tego skillu nie widziałem. No, widzicie. Ja pierdolę. Ty, koleś, panowie. Ja nie wiem, co to znaczy phenomenal finishing, ale wybitni, kurwa, finisher chyba. Trzeba losować, kurwa, do oporu. Zaraz spłacę sobie te 500 zł, 600. Wszystkich biorę. Zobaczymy Kane'a. Deep lying forward. Kane'a wam polecę. Super zawodnik. Kurwa, no super. Dla partnera, dla targetmana, super. Jeszcze karta się świeci. Nie, zajebisty piłkarz. Phenomenal finishing. No, znowu, panowie, to trzeba znaleźć, co to oznacza. Dokładnie, a nie, że co to oznacza. Fenomenalny wykończeniowiec, nie? Nie, że kurwa kafle w łazience, czy tam w kuchni, nie? Nie. Tutaj chodzi o piłkę nożną.
I ten koleś, kurwa, jak on mnie męczy. Wrzucają piłkę w ogóle byle gdzie, jak on tam stoi, to i wygrywa z Nestą, i wygrywa, kurwa, z Koulibaly, z Van Dijkiem, wyjebane ma na nich. Koń, kurwa. Dobrze, losujemy, panie Bobrze. Jedziemy. Mam nadzieję, że to będzie sukces, bo jak nie, to nie będzie sukcesu. Dobrze, jedziemy powolutku. Każdy z tej trójki zagra w moim zespole. Każdy. Uwaga. Emocje. Ja pierdolę. Panowie. Pan Mono. Phenomenal Finishing 2002. Proszę bardzo. Kurwa. Dobrze, panowie. On dzisiaj wejdzie na boisko. Wieczorem o 20. Zapraszam. Kto ma ochotę zobaczyć fenomenalnego zawodnika, fenomenalnego streamera, fenomenalnych widzów i przede wszystkim fenomenalnych... Chuj wie co jeszcze. Dobrze. Jest, wleciał. Ty, kurwa, co ten? Rafael. Co on, kurwa, się tak wpłynął? Wypierdalę mi z tego zespołu znowu, kurwa. Dobrze. Wkurwił tylko. Szelwej, kim ty jesteś? O, mam brat Pazdano, dobra. No nie, Szelwej, nie dojedziesz. Olivera? To też nie. Ale nie mam treningu, żeby tego pana Halanda zrobić. No nie mam, no. Ale dlatego tutaj nadrabiam. Wszystko nadrabiamy tutaj, proszę bardzo. Dawid Raja. Ty, ale ten Haland mi się trafił, ale ta reszta, co mi się trafiła, to w ogóle jakaś... Ja nie wiem. Lokonga. O. No Lokonga, 48 leveli do góry. Nawet fajne przysłowie znam o Lokondze. Lokonga stronga. No tak myślę, czy go zostawić, czy nie? Takie troszkę do przodu, troszkę do tyłu, troszkę w bok. No nie, za słaby. Nie wiem jaki będzie. Ale to trzeba trenować zawodników. Nie ma na to miejsca u mnie. Wilson. Nie, Gosens. Tego kolesia wam polecę. Bardzo wam polecę. Nie wygląda. A na lewą stronę, lewą pomocą albo lewą obronę bardzo dobry jest. Tego wam polecę. Mimo to, że box to box na boku. Polecę wam. Mówię wam, że to będzie dobrze. Pinpoint crossing plus low lofted pass równa się Roberto Carlos lub Lizarazu. Dobrze, będzie dobrze. Jego wrzutki w polkarne będą siać zamieszanie i postrach wśród przeciwników. Zobaczcie na jego zdjęcie. To nie jest takie chłopciów zdjęcie normalne u fotografa. Kurwa, no dobrze. Ten zostaje. Wilson, ty zostajesz? Ja nie wiem, co ja miałem tu robić. Aha, no ty miałeś wyjść, dobra. Zatagni. No nie wiem w sumie, do czego ty jesteś. Chyba do niczego, nie? No, chyba ta. Dobra, wypada. No i oczywiście. Ale ładnie trafiłem, nie? Fenomenalny traf. Luksusowy, wręcz powiedział. No, Drogba może się umawiać w miejsce w składzie. Może się umawiać. Forma A. Jak Aneta. Albo ja. Jak Anastazja. Wydaje mi się, że on może być twardzielem. No to co? Jeszcze go zrobimy. Oczywiście z automatu. Tutaj nikt nie rozdaje punktów tak, jak powinno się rozdawać, tylko z automatu. Bo my mamy wyjebane. Są chłopaki. Jest tutaj. Kolorowo się zrobiło. Cavani się cieszy. Wow! Dobrze. Wszyscy się cieszą. Matis też. Wow! Elber, kurwa, co się stało? Buffon. Yeah!
Podoba mi się reakcja moich wykaże. Jeszcze zerknijmy na top. No jest to tam wyjebane tutaj. Drogba zdziwiony, kurwa. Zastępstwo? Dobrze. Ten też zdziwiony. Niemożliwe, kurwa! Haaland w twoim zespole? Dobrze. Casemiro, o, dobrze, dobrze. Jack, o, mój nowy partner. No i na koniec Pepe. Jest, kurwa! Dobrze. Jedziemy z tematem. Na początek musimy to wszystko rozmyśleć z głową. Pyk, pyk, pyk. Dobrze, jest. Tutaj wszystko się zgadza. Dobrze. Pięknie, pięknie rozwinąłeś go, Bimbaj. Dziękuję bardzo, dziękuję. No nie do końca będzie rozwinięty, no ale ja z drugiej strony też nie do końca jestem ja rozwinięty. Dobrze. A nie, najpierw ten playset załatwimy, bo teraz gram na longbala. Troszkę zmieniłem. Dobrze, dobrze, dobrze. To wszystko super wygląda. Z automatu. Shooting. Finishing. 95. Physical contact 92. Kick bar 90. I nie jest do końca rozwinięty. A, tutaj mógłbym to dać. Podania. Tym bym zaoszczędził troszkę. Troszkę bym zaoszczędził. Tak. Tu mi dwa punkty pobiera. A tu bym dał podania krótkie. Ale to kurwa jest fenomenalny finisher! To nie ma żartów, kurwa! Nie ma żartów, to jest fenomenalny zawodnik, a nie jakiś popierdółka. Jakieś podania, kurwa. Co ty wymyślasz tutaj? Dobrze. Fox in the box. To znaczy, że list w kurniku. Wszystkie kury jego. Dobra. To by było chyba na tyle. Dziękuję za dyskretną paczuszkę dzisiaj. Dziękuję za wasze wyświetlenia. Za wasze lajki z ostatniego filmu. Miało być 20. Chuj położyliście. Nie szkodzi. Ale tutaj ten... Nawet nie muszę was zachęcać. Bo ta miniaturka zrobi wszystko. Wyświetlenia będą razy dwa. Prawdopodobnie do odcinka poniedziałkowego. Także... Streamer was zrobił, YouTuber was zrobił, że tak powiem, w konia i nabraliście się. Dziękuję, do następnego poniedziałkowego streamingu. Pozdrawiam. Bimbaj.